W wykładzie mówił Pan o strukturze scenariusza filmu pełnometrażowego. Czy są jakieś kluczowe zasady odnoszące się do scenariusza filmu krótkometrażowego, czy raczej ta struktura wygląda podobnie? Okej, jest taka książka dotycząca właśnie pisania scenariuszy filmów krótkometrażowych. Ja wpiszę Wam tutaj w czacie tytuł tej książki. Ona jest po angielsku, ale no jest bardzo łatwo dostępna. W czacie wam teraz pisałem, to się nazywa Making It Big in Shorts, czyli dosłownie no jak osiągnąć sukces w filmie krótkometrażowym. Nie pamiętam nazwiska autorki, ale autorka jest selekcjonerką na festiwalu Sundance właśnie filmów krótkometrażowych i wyprodukowała też kilkadziesiąt filmów krótkometrażowych. Ona pisze wprost, że w filmie krótkometrażowym często jesteście zwolnieni z tej trzyaktowej struktury. Są filmy krótkometrażowe, które bardzo mocno eksperymentują z tą strukturą, prawda? Można w kinie krótkometrażowym poszaleć, to znaczy można zrobić coś bardzo krótkiego, coś, co wymyka się tej klasyfikacji właśnie trzyaktowej. Jakkolwiek większość filmów krótkometrażowych jednak podpada pod tą trzyaktową strukturę. Tak? I ona pisze coś takiego, zwłaszcza jeżeli oglądacie filmy krótkometrażowe, które dostają Oscary, dostają jakieś duże nagrody, te takie shorts, tak, które co roku można oglądać właśnie w selekcji tych Oscarowych chociażby filmów, to że w tych filmach zazwyczaj jest ta trzyaktowa struktura. To, że jednak no, większość tych filmów oglądanych jakoś potem, które na festiwalach są wyświetlane, to one mają trzyaktową strukturę. Oczywiście te akty mogą mieć różny czas trwania, ale ogólnie rzecz biorąc, zastanówcie się, bo to też wracamy do Arystotelesa, że te trzy akty to jest po prostu coś, co intuicyjnie wyczuwacie, że powinno być. To znaczy początek, rozwinięcie i zakończenie, tak? Czyli wprowadzenie w świat, komplikacja i rozwiązanie komplikacji. I zazwyczaj w krótkich filmach też znajdziecie taką strukturę, ale są też eksperymenty, w których jest to troszkę inaczej i one też mają prawo bytu. To, co mówi ta autorka książki Making It Big in Shorts, to jest to, że kino krótkometrażowe daje o wiele większą wolność, bo zazwyczaj ono jest, zazwyczaj jest finansowane no, ze środków, które sami uzbieracie, ewentualnie ze środków szkół filmowych, do których możecie chodzić. Mało jest takich programów, które by fundowały na przykład tak, tworzenie filmów krótkometrażowych, ale bywają. Są też takie specjalne warsztaty 48-Hour Project, gdzie w 48 godzin z ekipą robi się shorta, ale ona mówi, że ogólnie rzecz biorąc, shorty dają o wiele większą wolność, bo po prostu nie wiąże się z nimi tak ogromna machina produkcyjna. To mogą być czasami rzeczy nakręcone w parę dni, w jeden dzień, w 2 dni dosłownie i nie idzie mi ta ogromna odpowiedzialność. Pamiętajcie, że pełnometrażowy film fabularny to jest często 3 lata z życia wyjęte twórców, tak? To znaczy zwłaszcza reżysera, producentów. To są po prostu ogromne inwestycje czasowe i ogromne inwestycje finansowe. W przypadku shortów wygląda to trochę. Napisałem już kilka scenariuszy, gdzie mogę je wysłać, komu pokazać, skąd dostać feedback. Konkursy scenariuszowe to jest podstawa, więc i dodam więcej, nie szukajcie tylko polskich konkursów scenariuszowych. Warto zainwestować w przetłumaczenie scenariusza, bo konkursów międzynarodowych, gdzie jedynym kluczem jest angielski, tak? No bo wiadomo, że wszystkie ważne konkursy muszą być po angielsku. Mam znajomych, którzy wysyłali scenariusze, zwłaszcza krótkich metraży, na międzynarodowe konkursy. I po prostu dostawali tam nagrody, dostawali wyróżnienia, a wyróżnienie w międzynarodowym konkursie na polskim rynku od razu zwraca uwagę, bo wszyscy są ciekawi, tak? Kto tutaj coś napisał i jakby trochę wyjrzał poza to nasze podwórko. Więc polecam wam konkursy polskie, polecam wam konkursy zagraniczne, wszelkiego typu warsztaty scenariuszowe, nawet takie jak właśnie Vista, którą robiliśmy z Filmforum, ale możecie szukać wiele, zapraszamy, mamy nadzieję, że będzie druga edycja, pracujemy nad tym. Natomiast rozmaitego typu warsztaty, gdzie wy się możecie spotkać z profesjonalistami w tej dziedzinie. Przy różnych festiwalach często są ogłaszane takie konkursy. Przy W Kamerze kiedyś był taki konkurs. Więc jakby po prostu musicie trzymać rękę na pulsie i patrzeć, gdzie takie konkursy są. Jeśli chodzi o feedback, pierwszym czytelnikiem powinni być wasi filmowo zakręceni znajomi, tak? To znaczy tacy, którzy czują kino i chcecie im się skonfrontować z ich oceną.
Są też ludzie, którzy są profesjonalistami. No ja zajmuję się też konsultacjami, także no, jestem otwarty zawsze na współpracę, tak? Jakąś taki, żeby się umówić i jakiś feedback dać. Natomiast, tak jak mówię, konkursy są super, bo w konkursach często od razu światło pada na was, tak? To znaczy producenci filmowi przede wszystkim czytają listy nagrodzonych filmów w konkursach scenariuszowych i w zasadzie to bardzo ułatwia potem rozmowę z producentem, no bo możecie powiedzieć, tak, ten scenariusz dostał nagrodę, ten scenariusz był wyróżniony, także tak bym to określił. Jaki powinien być język w filmie? Na ile kolokwialny, aby dotrzeć do widza? Czy bohater może mieć swój bardziej codzienny język? Jak to wygląda w przypadku filmu historycznego, kostiumowego? Słuchajcie, odpowiedź tkwi w bohaterze i odpowiedź tkwi w komunikatywności. Język bohatera powinien być taki, żeby coś komunikował. To znaczy, żeby widz, słuchając tego języka, rozumiał, z jakiego świata pochodzi wasz bohater. Więc w filmach historycznych często dialogi się odrobinę archaizuje, tak żeby one nie brzmiały jak współczesna mowa. I tutaj bardzo pomaga literatura z danego okresu, tak? Która może uchwycić trochę. Ale kiedy oglądacie Miasto 44 Komasy, to nie miejcie złudzeń, że powstańcy warszawscy mówili do siebie takim językiem, jakim mówią bohaterowie tego filmu, tak? Ten film został mocno unowocześniony i oni do siebie mówią tak, jakby mówili nastolatkowi dzisiaj. Oczywiście z pewnymi granicami, tak? Znaczy nie ma współczesnego slangu i tak dalej, ale tam był taki cel, żeby ten język nie oddzielał nas od bohaterów, prawda? Znaczy, żeby język nie był archaiczny. Jak sobie przyjrzycie się filmom Marka Koterskiego, takim jak Dzień Świra na przykład, czy Baby są jakieś inne, bohaterowie mówią językiem wymyślonym przez Koterskiego, bo nikt tak dokładnie nie układa zdań w rzeczywistości, jak robią to bohaterowie Koterskiego, z tą bardzo szczególną składnią, ze szczególnymi wyrazami używanymi. To jest jego poetycki język, który on wymyślił w zasadzie dla swoich bohaterów. Więc to jest takie kino, w którym język dialogów jest żywym tworzywem. Zazwyczaj w polskim kinie jest tak, że dąży się do pewnego naturalizmu, tak? Znaczy do tego, żeby kwestie wydawały się naturalne dla kogo? Dla wieku, dla klasy i dla temperamentu bohatera. Bo te trzy rzeczy, bo jeżeli ktoś jest 30-letnim milionerem o flegmatycznym usposobieniu, to będzie mówił zupełnie inaczej niż 50-letni żebrak choleryk, tak? Jakby to będą zupełnie różne języki, na zupełnie inne rzeczy ten bohater będzie zwracał uwagę, inne rzeczy będzie chciał komentować w swojej rzeczywistości. Więc odpowiedź tkwi w bohaterze. Język powinien pasować do bohatera i język powinien wyrażać tego bohatera. Ma pan jakieś rady dotyczące pisania realistycznych dialogów? Nie mam. Poza tym, żeby dużo słuchać. Słuchajcie życia wokół siebie, słuchajcie, jak ludzie mówią. Oglądajcie dużo filmów, to jest też taka, jestem pewien, że to robicie, ale wyostrz się słuch, wyostrz się wzrok. Zastanówcie się, jak wam to brzmi, tak? Czy ten dialog brzmi naturalnie, czy nie brzmi, czy wyobrażacie sobie, że można by go skrócić trochę, tak? Czy wierzycie temu bohaterowi, kiedy on tak mówi? Ogólnie rzecz biorąc, no, dialog działa tak długo, jak widz wierzy w ten dialog. Natomiast jeżeli zaczyna to przypominać bardziej jakąś przemowę, albo czujemy, że słowa wypowiadane przez postać totalnie nie pasują do jej, nie wiem, społecznego statusu, do jej wykształcenia, do tego, kim ta postać jest, no to zaczynamy mieć z tym problem, tak? Także ja bym powiedział tak, słuchać, przede wszystkim dużo, dużo słuchać wokół siebie i to, jak ludzie ze sobą rozmawiają. Kami pyta, czy dla pana jest coś takiego jak zły bądź dobry film? Pytam z perspektywy zawodowego, to nie jest dobry film. No oczywiście, oczywiście. Zawsze jest subiektywizm w tym, zawsze. Ale no, wiemy, że niektóre filmy działają, a niektóre filmy nie działają. No, wyczuwamy czasami intencje w filmie, czujemy, że ten film miał być trochę czymś innym, no, że miał śmieszyć na przykład i nie śmieszy, tak? Że miał wzruszać, a nie wzrusza, że jakiś element nie zadziałał scenariusz, nie zadziałał aktor. No tak, uważam, że są dobre i złe filmy na świecie. Nie zawsze się dogadamy co do tego, które są które, tak? I zawsze warto posłuchać, co ma do powiedzenia inna osoba.